No i mamy 18 dzień czerwca, godzina 4:30, powoli pcin budzi się do życia, jeszcze rosa na trawie, taki mamy oto wiatr, praktycznie żaden, no i zaraz lecimy w kierunku Kazimierza. Słuchajcie na piątkę. Startować zezwalam. Drajka będzie startować. Drajka startuj. Grzesiek będzie startował. Dobra, ale to niech wystartują, bo nie dogonią. No to najwyżej my polecimy już, żeby nie marnować paliwa, a ci co zostali na ziemi, to będą lecieć razem. Tak, robimy kierunek na Janowiec w tej chwili. Tak, zgłosiłem lot 11 paralotni. A widzę cię, Igor. Heja. Tutaj Grzesiek z tej strony na żółtym Dobermanie. Lećcie za mną. Grzesiek Doberman, ty masz trajkę, czy nie? Nie, ja jestem na plecakowym. W tej chwili chyba jestem pierwszy. Bardziej na lewo, jak te mgły tutaj nad Wisłą są. My lecimy tutaj pierwsi z Igorem na słońce. Mgiełki to co tygryski lubią najbardziej. No ja tutaj nie widzę. Nie znam, ale takich wysokich nie ma. Jakby co, to robimy zakręty w lewo. Robimy zakręty w lewo, tak żeby ktoś po lewej stronie nie leciał, tylko z prawej. Igor na swoim drifterze. Wędkarze o 5 rano na Wiśle ryby łowią. Multum ptaków na wyspach. Aż biało. Piękny poranek. Lecimy z Igorem jako pierwsi, a reszta ekipy leci za nami. Ja
już widzę prom w Janowcu. No i właśnie dolatuję do zamku w Janowcu. 30 minut po starcie. A naszym celem dzisiaj jest Kazimierz Dolny. W sumie leciliśmy z wiatrem. No gorzej będzie wracać tutaj pod wiatr. Zaplanowaliśmy lot na 2 godziny, także powinniśmy się wyrobić. Sobotni poranek. Janowiec, pięknie. Zamek oświetlony o wschodzie słońca. Dziedziniec zamku. Miasteczko jeszcze śpi. Przepraszamy mieszkańców, jeżeli będziecie oglądać ten film, za małe niedogodności. No ale siła wyższa. Postaramy wam się tutaj bardzo nie nahałasować. Jesteśmy na zamku. Teraz co robimy? Kazimierz Dolny. Kazimierz Dolny, w lewo. No z tej strony Grzesiek na Dobermanie pomarańczowym. Aktualnie jestem nad Skarpą, bijam się z Igorem. No mamy górkę do swobodnego latania. Mata jest. Prom działa. No za długo nie będziemy mogli spędzić tutaj nad Kazimierzem, bo trzeba będzie wracać pod wiatr. Kazimierz Dolny nad Wisłą. Kazimierz Dolny nad Wisłą. Wracać tutaj się chce. No i chłopaki są nad Kazimierzem Dolnym. Rynek jeszcze pusty. Tak, krążymy nad Kazimierzem grupą. Z tej strony Grzesiek, ja już odlatuję z nad Kazimierza, kieruję się do Pcina. No przy tej prędkości 40 na godzinę mam, powinniśmy w pół godziny dolecieć. Rolnicy już w polach truskawki zbierają. Sprawdźmy, ile mamy paliwa, jesteśmy w połowie drogi. No mam jeszcze jakieś 6 litrów. Ponad 6 litrów. Mi nawigacja pokazuje 21 km, pół godziny do celu. Lecę z prędkością 40 na godzinę. Grzesiu, to ty jesteś tutaj na tej trańce, do której się zbliżam? Fajnie, fajnie. Ja jestem już za Janowcem w kierunku startowiska. Jestem razem z drugim Grześkiem. No właśnie, to ja pytam. A, no ja jestem za tobą jakieś 300 metrów po prawej stronie. Słychać cię na 5 z tej strony, Grzesiek. Mówię, że cisza jest, bo zatem robicie nie lecą, żeby sobie pogadać.
To jest woda i sterkowo. A nie ma tego przycisku magicznego? No mówię, pytam się, czy nie ma takiego magicznego przycisku. No to można go dorobić. Na dwóch przewodach będzie leciał. Tylko switch off i tyle. No już koledzy lądują. Szykujemy się na poranną kawę i śniadanie. Bardzo ładny kolor tego hadrona. To zaczyna się już termika tutaj nisko. Tomciu, jak dzisiaj po przelocie? Co możesz mi ciekawego powiedzieć do naszego materiału? Powiem tak, macie bardzo piękną, normalnie tą Wisłę tutaj, w tym momencie w jej biegu. No jest po prostu piękna, jest tak dużo piaszczystych tych... Łach. Kazimierz Dolny, Janowiec. Tym bardziej, że oświetlony, prawda? Od słońca wschodzącego. Zgadza się. No nie jest to po prostu pięknie. Jest tylko przyjechać i zobaczyć. Jak cała nasza Polska, gdzie by tylko nie pojechać, no to jednak te tereny mienią się z każdej strony i miło polatać w każdym rejonie. Myślę, że u Ciebie też się pojawimy i będziemy latać razem. Ale też trzeba wziąć to pod uwagę, że nas było trochę i to też tak wzbogaca ten cały lot. A to na pewno. Jak jest więcej ludzi, to jest wzbogacony ten lot, człowiek się czuje całkiem inaczej, że może się z kimś podzielić tym, co widzi. Że ktoś za chwilę usiądzie do stołu i będzie można z nim porozmawiać, nie? Dokładnie. O tym, co się widziało, o tej inwersji, która była, bo dzisiaj była taka inwersja, że można było na wysokości 20 metrów schłodzić piwo, nie? Prawda? No, inwersja piękna, natomiast trochę już później bąbelków było w powietrzu na dole. No tak, jak to z rana bywa, słońce wschodzi i zaczynają się już odrywać po godzinie 7 bąble. Polecam takie wyjazdy, nie żałuję, że przyjechałem już po pierwszym locie, jest fajnie. Myślę, że akumulator jest naładowany na bardzo długo i o to właśnie chodzi. Polecam, PPG to jest po prostu to. Dziękuję bardzo, Tomku. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za zaproszenie. Dzięki. Ale wszyscy poszliście w górę, także i Mateusz się udało, nie? Starszym pilotom i młodszym, ale fajnie. Miło popatrzeć na takich. Podchodzimy do Igora. Igor właśnie składa się po porannym przelocie. Tak się składa. Igor, jak ci się leciało? Lecieliśmy pierwsi w sumie, także nie, na filmie będziemy chyba razem znowu. Tak, to na pewno. Na pewno na moim filmiku będziesz to 100%. Super, naprawdę. Na razie to jestem, tak brakuje mi słów, bo widoki naprawdę rewelacyjne. Pierwszy raz leciałem nad Kazimierzem Dolnym na paralotni, no po prostu. Zawsze tam byłem drogą lądową, że tak powiem, i to było fajne doświadczenie, coś takiego, fajne mgiełki, piękne w ogóle, piękne widoki, no, to tu dużo mówić, ja jestem pod wrażeniem, naładowane bateryjki, to o tej porze, o 7:00 jest po prostu tak naładowany energią. Prawda? Igor, tego nikt nie zrozumie, jeżeli już pilot mówi, że nie jest w stanie opisać tego wszystkiego, to co zwykły śmiertelnik może na ten temat powiedzieć? Zapraszamy na tandemy. Dokładnie. Krzysiu, a Twoje wrażenia po dzisiejszym przelocie? Bardzo dobre wrażenia, bo pogoda nie zapowiadała się za bardzo i wczoraj mieliśmy nie latać, lataliśmy. Dzisiaj mieliśmy też rano, tak było wątpliwe, być może nie latać, a lataliśmy, także super było. Pewnie, dzięki serdecznie. Będziemy się chciały tutaj latać. Na trajce to może tak. Thank you.
No, Rajmund, już paru pilotów tutaj zapytałem po dzisiejszym porannym locie. No, teraz przyszła kolej na Ciebie, jako prezesa Stowarzyszenia Paralotniowego. Przelot piękny. No, lataliśmy, ale nad Kazimierzem jeszcze nie. Bardzo mi się podobało. Super, super po prostu. To piękny, tak jak wszystkim. Nad Janowcem byłeś? Nad Janowcem. No, wystartowaliście troszeczkę później od nas, dlatego zastanawiałem się, czy doleciliście, ale... Janowiec już widziałem, a Kazimierza jeszcze nie, to naprawdę bajka. No właśnie, także zapraszamy serdecznie nad nasze tereny tutaj, nad Mazowsze i Lubelszczyznę. Zapraszamy wszystkich. Zostanie w tym topie na dzieci. Albo babcie te lecą, to za nami. Ostatnio. Obserwujących dzisiaj sporo. Jest nas trochę. Witamy panie Mirku. Witam. Jest bardzo napisane z przedrzeńską. Kłaniam się majorze. Tak, to. Jedna osoba więcej do zrzutki. Ale wiesz co, jak ma swoje startowisko? Nie, przykosiaczył.